Dariusz Żuraw, panowie, wrócił z Bundesligi do polskiej ligi. I jak się okazało, co za chwilę, o czym się za chwilę przekonacie, polska liga to nadal dla niego za wysokie progi. Zobaczcie, co się stało, kiedy przed pierwszym meczem Dariusza Żurawia, kiedy trafił do zespołu Arki Gdynia. Ojajaj. To jest nagranie udostępnione nam przez zaufanych ludzi, w Gdyni. Z Anią i z Cezarym porozmawiamy jeszcze dziś wieczorem. Teraz bardzo krótka chwilka dla was. Więc za bardzo sobie, Cezary, nie potańczyliśmy w tym programie, ale jutro zapraszam państwa już o 8:00 na pytanie na śniadanie do Telewizyjnej Dwójki. Pozdrawiam serdecznie. Puszczanie latawców to zabawa dla dzieci, ale tu, w Afganistanie, to prawdziwa męska rywalizacja. Nasza kamera podpatrzyła technikę zwycięzców. Właśnie w tym momencie nić mniejszego latawca została przerwana. W walce chodzi o to, by nici obu latawców okręciły się. Wtedy musisz kręcić jak najwięcej okręgów swoim latawcem, tak by nić przeciwnika zerwała się. Wydaje się to proste, ale szybko okazuje się, że bez praktyki nie ma co marzyć o zwycięstwie. A przegrana oznacza nie tylko ujmę na honorze. Ja pierwszy złapałem latawiec, teraz należy już do mnie. Różne kolory, wielkości. Afgańczycy są mistrzami w budowaniu latawców. W wolne dni na liczne wzgórza przyjeżdżają całymi rodzinami. Często na najlepszych zawodników stawiają spore pieniądze. Nawet krwawy reżim talibów nie był w stanie całkowicie zabronić tego sportu. Latawcy są jak Afgańczycy, też kochają słońce, wiatr, a jedyną granicą dla nich jest granica nieba. Muzyka i taniec zawsze prowokowały jakieś zachowania seksualne. Znaczy, pan chce powiedzieć, że my na zewnątrz to jeszcze tak, że ta seksualność taka na zewnątrz jest wyrażona w naszym społeczeństwie, natomiast tak naprawdę ona się kończy na progach naszych domów, że w małżeństwie nie ma dobrego seksu na przykład, albo w związkach. Ale jak najbardziej jest. I dlatego są... O jest, kamień serca. Ja nie mam doświadczenia, ale... Nie ma pani doświadczenia z dobrym seksem? Nie, nie. O, to że... zapraszam do swojego gabinetu. Czy... Wiecie państwo, ja myślę sobie, że to, co się dzisiaj dzieje... Co to za gabinet? Słabiej się czuł, ale popatrzmy, świetne zagranie teraz i znów szansa Bandrowski. Bandrowski, Pawełek, pada piłka do siatki. 3-0, ależ kontra już wcześniej. Lech miał takie szanse, aby podwyższyć wynik. Teraz tę szansę wykorzystuje w 40 minucie. Lechici gromią Wisłę w Krakowie. Koszmarny błąd, nie, ale Tomek, koszmarny. Ale zobaczymy, jakie piękne zagranie Peszko do Bandrowskiego. Defensywny pomocnik, jak się włączył do akcji. Ja mówiłem, że tego piłkarza obserwuję. Zwróćcie uwagę tutaj na zagranie Peszki. Naprawdę rewelacyjne. Bandrowski nie jest jakimś szybkościowcem, ale świetnie w tempo wszedł, strzał. No i tutaj myślę, Pawełek, no szkoda mi się tutaj znęcać już nad nim, ale fatalna kolejna interwencja. Proszę państwa, pora powrócić do moich obowiązków, bo przecież muszę powiedzieć państwu parę słów o pogodzie. Ale zamiast mnie zrobi to nasz wilk. Proszę państwa, dzisiaj w Polsce przewaga chmur, trochę słońca i przejaśnień w północnej części kraju, zwłaszcza na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu Gdańskim. Przed południem popada jeszcze, ale minimalnie, na Pomorzu Szczecińskim i ziemi lubuskiej, Polesiu, Lubelszczyźnie, po południu na Podkarpaciu i na Śląsku, a na termometrach od 11 do 15 stopni ciśnienie minimalnie rośnie i w południe w Warszawie będzie wynosiło 1011 hektopaskali. To będzie mniej gwarantowana pogoda, może bardziej gwarantowana. Za mną, proszę, proszę, a może mniej. Proszę państwa, deszcz pada tu, o. Niestety, tu mniej więcej pada, ale ten deszcz to jest z tych chmur, które przyszły z południa, dlatego on taki jest dosyć ciepły i na razie tylko tu pada deszcz. Gaszenie pożarów to nie jedyne zajęcie strażaków. Osuszanie zalanych piwnic albo ściąganie kotów z drzew to tylko niektóre dodatkowe zajęcia tej służby. Nieczęsto jednak się zdarza, żeby strażacy musieli ratować dwumetrowego pytona, który owinął się wokół kabli wysokiego napięcia. O nietypowym zdarzeniu poinformowali straż mieszkańcy bogatego osiedla na przedmieściach Sydney w Australii. Żeby bezpiecznie zdjąć węża, trzeba było tymczasowo odciąć dopływ prądu. Cała operacja zakończyła się jednak sukcesem. A czy ja mogę coś na zakończenie zrobić? Proszę bardzo. No i popsuł pan, a tak pana prosiliśmy. Ale widać, że nie lubi Szymona, wiesz? No dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo. Ojej, zostały okulary. I niech tak zostaną, może chociaż z tego... Ale pan ładnie jakaś... był, taki słodziutki się pan zrobił teraz na koniec. Michał Kamiński, częsty gość w europarlamencie, mówi czterema, a automatyczna sekretarka w jego komórce wita w trzech językach.
każda instytucja oprócz tej strony formalnej ma też tę stronę kuluarową. No polski poseł w kuluarach nie może nie mówić nic, bo się ośmieszy. Z tej uwagi zamierza skorzystać Maria Wiśniowiecka, najmłodsza stażem parlamentarzystka. Znana ze swych oryginalnych wypowiedzi chce poznać co najmniej dwa języki obce. Nawet i trzy jakby się dało. No ale no najpierw pokonajmy tą angielskie dobrze. No i jeszcze i poprawić trochę te niemieckie, żeby się dobrze wysławia. Minęła 9, TVN24. Za jeden z posiłków cesarzowej można by kupić żywność dla 50 chłopów na cały miesiąc. Przy obiedzie i kolacji cesarzowa wdowa upiera się przy 128 daniach. Spożywa jednak tylko swoje ulubione, kacze łapy, zupę z płetwy rekina, trepangi. Witam serdecznie panią Danusię, przyjechała do nas z Jeleniej Góry. Była na tyle zmęczona wczoraj, że nawet nie obejrzała swojego ulubionego aktora. No niestety. Jest. Oczywiście Stallone. Sylwester Stallone. Mamy takie same inicjały, Sławek Sławski, Sylwester Stallone. Ale to wszystko to nas łączy. Chociaż powiem pani, że jak byłem chłopcem, to zawsze stawałem tak przed lusy, myślałem, czy... Ale się spociłem, przepraszam. Słuchajcie, nie pokazujcie tego w żadnej telewizji, dobra? Dziś od 19 września na ekrany kin wchodzi film Stara baśń, kiedy słońce było Bogiem. To chyba jeden z kolegów z wrażenia po obejrzeniu tego krótkiego zwiastuna filmów narobił takiego hałasu. Juan Carlos stał się znacznie potężniejszym człowiekiem. Na pewno znacznie więcej czasu spędza na siłowni. Jest znacznie bardziej umięśniony i to czyni różnicę. Kolejny genialny lob. Ho, ho. To jest piłka turnieju. Coś niesamowitego. To jest wielka wygrana Hiszpana. Pięknie się teraz zachowuje publiczność. A w końcu przegrywa jeden z największych tutaj faworytów. Reprezentant gospodarzy. Ale doceniono mistrzostwo, arcymistrzostwo Hiszpana.